ci dwaj zawodnicy rozgrzewkę mają już za sobą. Teraz już napędzają się od linii startu ku momentowi inicjacji. Wojtek Gordziewicz z przodu, słuchaj, po prostu za nim szerok. Teraz Wojtek Gordziewicz myślę, że to zewnętrz, że pierwsza zona zaliczona się bardziej bezpośrednio, tak jak decyzją, której nie można mu odmówić, słuchaj, po prostu za nim stara się kopiować linię jego przejazdu. Jednakże teraz z problemami na rondzie, bo tu jest naprawdę niesamowicie. Aj, kontakt! Pierwszy kontakt dnia dzisiejszego. To miejsce, w którym doszło do kontaktu pomiędzy Sławkiem Popkiem a Wojtkiem Gordziewiczem, jest naprawdę bardzo trudno. Tam jest niesamowicie ciasno, w zasadzie miejsca jest, tak naprawdę patrząc totalnie zdroworozsądkowo, tylko i wyłącznie na jeden samochód, a więc pewnie takich sytuacji dzisiaj jeszcze troszeczkę zobaczymy. Oby jak najmniej, oby ta rywalizacja szła jak najpłynniej, ale no tego trzeba się... Ale jednak bez kontaktu. Dokładnie, ale tego trzeba się spodziewać, ale ja też tutaj od razu chciałbym przypomnieć pewną historię, którą zaobserwowałem dzisiaj na treningach, a mianowicie chciałbym powiedzieć tutaj o pojedynku pomiędzy Łukaszem Pijarem a Blanką Turską, zawodnikami, którzy w treningach jeździli no naprawdę jak natchnieni, jeździli niesamowicie wirtuozersko, jeżeli możemy tak powiedzieć. I była sytuacja, kiedy Łukasz Pijar uciekał, Blanka Turska go goniła i w tym bardzo ciasnym miejscu Łukasz Pijar zaprzestał driftu i Blanka Turska jeszcze znalazła miejsce na to, aby tego zawodnika ominąć. W tym przejeździe pierwszym, no to tutaj naprawdę werdykt sędziowski myślę, że będzie dosyć oczywisty. Natomiast teraz role się odwrócą, zawodnik uciekający staje się zawodnikiem goniącym. Wojtek Gordziewicz, jak już wcześniej wspomnieliśmy, zawodnik doświadczony, z dekadą startów na swoim koncie. To niepozorny BMW E36, bardzo popularny model. Pod maską dzierży silnik VR6 o mocy ponad 700 koni mechanicznych. No i to na tamte czasy, kiedy Wojtek Gordziewicz zdecydował się na ten swap silnika, to było naprawdę nie lada wydarzenie. Wszyscy wtedy zastanawiali się, jak to będzie działało, czy to zda swój egzamin, ale jak widzimy na załączonym obrazku, od lat ta hybryda działa. No właśnie, i od początku, kiedy Wojtek Gordziewicz startuje tym samochodem, to nadal ta sama bryła, ten sam silnik i naprawdę sprawdzona konstrukcja. Teraz przejeździe punktowany kursorek, to pewnie ciężar, to bardzo szybko nas zapadnie, to pokreatuje także z problemami z wyjściem na rondo w tą drugą zonę. Wojtek Gordziewicz jednak zachowawczo idzie tuż za nim, aby uszczec się tych błędów, no i możliwie jak najbardziej stara się pokrywać linię swojego przeciwnika. I jeszcze na sam koniec, na wyjeździe z ronda, Sławek Popek wręcz pokarał prawe tylne zawieszenie w swoim Nissanie S13, uderzając o wysoki krawężnik. Naprawdę uderzenie w ten krawężnik potrafi być bardzo, bardzo destrukcyjne. Zawodnicy w tym momencie pozdrawiają kłodzką publiczność, która jest naprawdę niesamowita, a my tutaj czekamy na oficjalny werdykt sędziowski. I mamy w tym momencie na załączonym obrazku informację o tym, że Wojtek Gordziewicz przechodzi dalej. Zobaczymy go w jutrzejszych parach, ale